Hej wszystkim, witam Was gorąco i zapraszam Was na kolejny film pod tytułem PR-owy OpenBox, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej, a w zasadzie powinnam powiedzieć miziaki, to co miziaki lubią najbardziej. Zanim przejdziemy jednak do samego filmu i do pierwszej paczki, to chciałabym kilka słów tutaj wstępu. Po pierwsze, Dziennik Zachodni organizuje konkurs, nie wiem jak powinnam to nazwać, ale chyba konkurs na make-up artist z danego tam województwa i mam ten zaszczyt brać w nim udział, bo zostałam zgłoszona właśnie do tego plebiscytu, do tego konkursu. Oczywiście wszystkie informacje umieszczę Wam w opisie pod filmem. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli oddasz na mnie swój głos. Naprawdę, bardzo, bardzo będzie mnie to cieszyło, bo nigdy nie biorę w zasadzie udziału w takich rzeczach, no a to tym bardziej po prostu jest to fajna zabawa i fajne takie pole, taki sprawdzian dla mnie. I druga rzecz, dziś na oczach mam makijaż właśnie wykreowany produktami Twicy. Kto mnie ogląda, to wie, że są to moje cienie, moja kolekcja i dla osób, które są zainteresowane, na oczach mam czarny cień Blackie, mam też cień tutaj Petrol, to jest to takie piękne świecidełko, które mi się mieni na oku, a pod dołem mam cień, który nazywa się Forest Moss, to jest jakby baza pod tym zielonym, właśnie błyszczącym cieniem Petrol. No i też mam troszeczkę rozblendowane to wszystko cieniem Latte, tym brązikiem takim. Tak więc, no i oczywiście mój rozświetlacz też tutaj, Gold Dust, znajduje się na moim policzku. Słuchajcie, tak straszny boom po prezentacji moich cieni i właśnie firmy Twicy nastąpił, że firma nie była w ogóle na to gotowa i strasznie Was tutaj w tym miejscu chcę przeprosić i poprosić o troszeczkę, odrobinę cierpliwości, bo prawie, nie wiem, połowa chyba asortymentu została wysprzedana i dosłownie tak, rozeszły się te produkty jak ciepłe bułeczki, no i firma teraz, no nie była przygotowana, ja też jestem w ogromnym szoku, zresztą bardzo mnie to cieszy, to jest jak najbardziej pozytywne zaskoczenie. Natomiast tutaj informacja od firmy dla Was, którą chcę przekazać. Słuchajcie, firma już staje na głowie, na rzęsach, na czym bądź, żeby te cienie jak najszybciej pojawiły się i po prostu ten cały, wszystko co zostało wysprzedane, żeby na nowo wróciło, tak więc myślę, że już niebawem po prostu kolekcja zostanie uzupełniona i produkty pojawią się na stronie, tak więc troszeczkę jeszcze proszę o cierpliwość. Natomiast ja już nie gadam, przechodzę do pierwszej paczki. Zacznijmy od największej, jak zawsze, taka olbrzymia, wielka paczucha. Jest dość miękka, więc podejrzewam, że pewnie jakieś ciuchy tutaj będą. Pierwsza rzecz, wszystko mam tutaj w takich folijkach, torebeczkach takich foliowych. O, jaki milutki, to jest chyba szlafrok. Ale super, mega taki pluszowy w dotyku, bardzo miły, jak taki, no właśnie, misiaczkowaty. Ale tutaj jest meteczka, nie wiem jaki to jest rozmiar, S-eczka, ale no rewelacja. Słuchajcie, tutaj to jest taki zwykły, klasyczny szlafrok. Kieszoneczki mamy, mamy tutaj oczywiście szlufki i pasek do wiązania. Materiał gatunkowo bardzo miły, bardzo fajny. Taki, myślę, jeśli chodzi o grubość, to średnia grubość. On nie jest bardzo gruby, bardzo taki napchany, ale też nie jest cieniutki. Tak więc myślę tak po środku. W dotyku mega. Nie wiem jak tylko będzie z praniem, ale myślę, że powinno być ok. Super, jeśli chodzi o jakość, o wykończenie. A metki, tak jak mówię, są. Metka jest. Jeszcze tutaj też jest metka taka, jak to prać, co i jak można prać, można prasować. 95% poliester, 50% spandex. Super to wygląda i kolor jest śliczny, taki niebieski, bardzo błękitny jak niebo, w krateczkę brązową. Super. Oczywiście wszystkie ciuchy przymierzę Wam na końcu tego filmu, więc będziecie też mogli zobaczyć, jak dane produkty na mnie leżą i jak się po prostu prezentują ubrane. Dobra, druga rzecz, którą tutaj mam, coś takiego. Wow, a tutaj mam taką parkę, która wygląda tak I jest to kurteczka, która jest ocieplana, ma w sobie w środku misia, oczywiście ma kaptur, kapuzę. Tutaj jest rozpinana, tutaj mamy też ultra mięciutkiego, mega super w dotyku takiego misiaczka. No i to jest misakia. Oczywiście też można prać, można prasować. I to jest też rozmiar S, tak, rozmiar S. Teraz tak, kaptur ma takie ozdoby tutaj, fajne, ładnie to wygląda. Z tyłu mamy ściągacze, więc tą parkę możemy sobie dostosować do siebie, po prostu ściągnąć ją i zawiązać z tyłu i wtedy ona będzie bardziej dopasowana. Dodatkowo mamy tutaj też kieszonki, więc fajnie to wygląda. Ona troszeczkę jest dłuższa, tył jest dłuższy, przód jest krótszy. Muszę Wam powiedzieć, że fason jest bardzo ładny, bardzo ciekawy. Rozmiar S, myślę, to jest takie duże S. Nawet bym powiedziała SM. No ale tak, można sobie ją regulować poprzez te ściągacze, więc jeśli chcecie bardziej luźną, no to można ją nosić bardziej taką oversize, a jeśli chcecie sobie ją dopasować, to wystarczy ściągnąć. Jeśli chodzi o jakość wykonania, materiał, to wszystko jest naprawdę... naprawdę na wysokim poziomie. 98% cotton, czyli bawełna, i mamy 2% poliester. Super, naprawdę dobry skład. Wow. Bardzo mi się podoba ta kurtka i myślę, że spokojnie będę w niej chodzić, jeśli tylko rozmiar będzie ok, jeśli ją przymierzę i będzie ładnie leżeć, to na pewno sobie ją zostawię. Wykończenie jest super. Jeszcze tutaj nie pokazałam Wam. Rękawy mają ściągacze. Tak to wygląda. Absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Jakość wykonania 10/10. I ostatni produkt, który przyszedł w tej paczce, to jest tutaj coś takiego musztardowego. Taki kolor właśnie żółty, musztarda. Też kurtka. To też jest kurtka z kapuzą. Tylko materiał to już jest inny. Materiał jest troszeczkę taki... welurowy, trochę taki misiaczkowaty, bardziej jest ocieplana ta kurtka, czuję tutaj takie wypełnienie, jakiś puch w środku, ale nie jest taka stricte, myślę, na zimę, chyba bardziej na jesień, bo nie jest jakaś bardzo gruba. No i też po raz kolejny mamy tutaj ściągacze, więc możemy sobie, że tak powiem, ją tutaj zregulować, dopasować do siebie. Mamy oczywiście też kieszonki, tak wyglądają rękawy. Tak to tutaj wygląda. No i też mamy tutaj kapuzę, kaptur, który jest ocieplany z misiem. Jego się nie odpina, on jest tutaj wszyty, więc ten miś tutaj zostaje na stałe. Rozpinamy sobie, to jest rozmiar S też, więc powinno być ok. Ja generalnie noszę XSS, więc no zobaczymy, jak będzie na mnie leżała, jak będzie się prezentowała. No i tutaj też mamy właśnie, cała jest w misiu, super. No na razie jestem pod ogromnym wrażeniem i trochę podjarana. Dobra, idziemy do kolejnej paczki. Tutaj mam kolejną wielką paczuchę, ona jest dość ciężka i taka no masywna. No to zaczynamy. Pierwsza rzecz, wszystko oczywiście jest w takich, widzicie, strunowych torebeczkach. Zabezpieczone w 1500 jakichś torebeczek, folijek. Okej, to jest torebka. Torebka, która wygląda jak gazeta. Widzicie, ma tutaj print no takiej gazety po prostu. Od razu rzuca się w nos taki zapach trochę takiego plastiku, tak, jak czasem buty na targu mają taki specyficzny właśnie plastikowy, gumiasty zapach, no to tutaj po otwarciu, po wysunięciu od razu tak, tak uderzył w nozdrza. Torebka wygląda tak, jest zapinana właśnie, to jest taka kopertówka, bardzo cieniutka zresztą, zapinana na zatrzaski i w środku mam łańcuszek do niej, ale super. I tak się prezentuje torebeczka. Tutaj naprawdę jest jakiś fragment artykułu i w zasadzie można to przeczytać. Teraz widzę, że moja torebka jest uszkodzona, cała wyrwana. Wow. Zobaczcie, dostałam felerny egzemplarz. Możliwe, że nie zwrócili uwagi, aczkolwiek widzę, jakby ona była klejona. Tutaj mam jakiś, tak, Ktoś próbował ją chyba naprawić na zasadzie sklejenia, podklejenia taśmą. Myśleli, że może nie zauważę. No słabo to wygląda. Dalej, co ja tutaj dostałam? Buty. Te buty wyglądają solidnie, porządnie. To jest rozmiar 30 chyba 7. Wyglądają ładnie. Jest to chyba skóra naturalna, chociaż ciężko powiedzieć, ale jeśli jest to skórkopodobne tworzywo, to jest bardzo dobra imitacja po prostu skóry, bo wygląda jak skóra prawdziwa. Tutaj też wygląda, jakby to była skóra, ale ta wkładka oczywiście, ale no nie wiem. Jakość wykonania jest w porządku. Klapeczki wyglądają jak najbardziej super, bez zarzutu. Będę je też mierzyć dla Was. Są dość twarde oczywiście. Nie wiem, czy one powinny być aż tak twarde, ale są dość twarde tutaj. Przymierzę je dla Was oczywiście na końcu tego filmu. Tak więc zobaczymy sobie, jak leżą na nodze i czy faktycznie jest to 37. Kolejny produkt, który mam, to już widzę, jest jakiś ananas. Ananas! Ananas dostał ananasa. Ok, to jest torebka, ale super, czadowa. Troszeczkę jest wymięta po podróży, ale to jest kwestia tylko rozprostowania jej. Natomiast torebka wygląda obłędnie. To jest, zobaczcie, jakby torebka, saszetka włożona w taką siateczkę. No i tutaj mamy właśnie tą torebkę właściwą. Jest zamek, trochę papieru chińskiego. I jest łańcuszek. Okej. W środku nie ma żadnych kieszonek. To jest po prostu zwykła taka mała, no, mała saszetka. Ten łańcuszek jest dość taki cieniutki. Trochę jakby był nawet lichy. To zapięcie. O, ten łańcuszek nie należy do najlepszych. Taki jest trochę byle jaki. Tak ma końcówki. Mam wrażenie, że po prostu może się chwila, moment i ułamać. Ale to jest jedyne moje zastrzeżenie, bo torebka sama w sobie prezentuje się super kosmicznie i mega tak zabawnie. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie, tak wygląda tył. Będę w niej chodzić, na pewno będę w niej chodzić. Gdzieś na imprezę, jako jakiś taki dodatek do nawet klasycznego, no jakiejś klasycznej sukienki, czy do ogólnie do jakiegoś takiego bardziej stonowanego outfitu, jak na przykład, nie wiem, jakaś czerń czy szarość, no to taki dodatek, myślę, świetnie się sprawdzi. Dobra, co tutaj dalej mam? Nie wiem, kardigan, jakiś taki jupkę, coś w tym stylu, w kratę. Tutaj na łokciach są zrobione, widzicie, takie jakby łaty. Natomiast jakość wykonania woła o pomstę do nieba, bo to wygląda jak po prostu zwykła szmata. Zwykła szmata objechana po prostu tylko na maszynie. Jest masa nitek, masa jakichś takich niedociągnięć, jakichś takich, no właśnie, no wygląda to bardzo kiepsko, bardzo, bardzo kiepsko. No nie, no raczej tego nie będę nosić jako, nawet jako bluzkę. I nie dość, że jest to mega cienkie, mega takie jak szmatka właśnie, jak bluzka, to no nie wygląda to jak jakiś kardigan. Rozmiar M to nie jest w ogóle mój rozmiar. No zobaczcie, pełno jakichś takich nitek tutaj mi wyłazi z tego. 65% bawełna, 35% poliester. Oczywiście przymierzę to dla Was, ale dla mnie jest to po prostu kawałek szmatki, który nie wygląda ładnie i nie wygląda na dobrą jakość. Co tutaj dalej mamy? Tu jest jeszcze torebka. O, ale super! Ta torebka jest świetna też. Zobaczcie, też jest troszeczkę, oczywiście te frędzle pod wpływem transportu i zmięcia, zgniecenia, one trzeba je troszeczkę tutaj tak, że tak powiem, pobudzić do życia. Natomiast no torebka wygląda obłędnie. Bardzo materiał taki jak skóra prawdziwa, ale nie sądzę, żeby to była skóra. Myślę, że jest to bardzo dobre tworzywo skórkopodobne. Z tej strony z przodu mamy nubuk, a tutaj z tyłu mamy jakby normalną skórę stylizowaną na skórę licową. Oczywiście tutaj też mamy, chodź tutaj do mnie, pasek. Tak to wygląda, długi pasek, długi, bardzo pasek, ale można go regulować, bo tutaj jest widzę, do regulacji. Mamy tutaj w środku kieszonkę na zamek jedną i z drugiej strony mamy taką małą kieszonkę gdzieś na właśnie na jakieś klucze czy na telefon, więc mamy w sumie dwie kieszonki. Muszę wam powiedzieć, że fajnie to wygląda, bardzo. Ta torebka mi się mega podoba. Fajny kolor, też takiej butelkowej zieleni. Jeśli chodzi o wielkość, jest dość mała. Ona tutaj zbyt wiele nie zmieści. Natomiast mimo wszystko, jeśli szukacie na jakąś imprezę takiej jakiejś torebeczki, no to ta jest bardzo fajna. Tu jeszcze jest meteczka. Wszystko ładnie zabezpieczone, ofoliowane. Super. Tutaj jeszcze coś mam. Jeśli chodzi o ciuszki, sukienka taka asymetryczna, z jednej strony mamy klasyczne ramionczko, z drugiej mamy tutaj taką bardziej falbankę. Rozmiar mój to jest S. No i tak, tutaj wygląda ta sukieneczka tak, trochę taki właśnie zrobiona falbaneczka, materiał sam, taka koronka, coś w tym stylu, no taki widzicie prześwitujący generalnie materiał, natomiast jest podszewka, więc bez obaw sukienka nie będzie przebijać. Bardzo fajna, taka trochę mi się kojarzy z latino, wiecie, z flamenko, troszeczkę takie mam skojarzenia, jak patrzę na tą sukienkę. Do niej jeszcze jest pasek, więc to też jest olbrzymi plus, no bo jeśli będzie za luźna troszeczkę, a dla mnie może być za luźna, no to można sobie ją spiąć właśnie paskiem, zregulować pod siebie, tak więc też jestem bardzo ciekawa tego produktu. Ta sukienka mega mi się podoba, materiał taki bardzo bawełniany, ona nie jest sztuczna, jest bardzo miła w dotyku, taka, powiedziałabym, klasyczna bawełna, więc materiał no jak najbardziej spoko. Podszewka jest trochę taka syntetyczna, troszeczkę już bardziej taka poliestrowa, natomiast myślę, że mimo wszystko, jeśli tylko rozmiar będzie ok, to będę w tej sukience chodzić. Bardzo mi się podoba jej fason przede wszystkim, bo jest taka inna. Dobra, i ostatnia rzecz w tej paczce, to tutaj mam to pudełko i mówiłam, że to chyba są buty, bo tak to wygląda, ale obklejone. Oh my god, ale czad. Zobaczcie, jakie buty. Ale one są leciutkie, dosłownie jak powietrze, jak pianka. To jest rozmiar 38. O Jezu, 38, one będą za duże na mnie, ja noszę 37. Przymierzę je, może nie będzie tak źle. Słuchajcie, buty są tak jakby z materiału, to są jakby takie... to jest całe wszystko materiał. Nie wiem, o, mam nadzieję, że to widać. Tak jakby dosłownie jak skarpetka. No i do tego oczywiście jest tutaj podeszwa. Tak wygląda przód tych butów. Oczywiście można sobie je... Co to jest? Ale jak ja to mam? Tu jest jakaś sznurówka do sznurowania, ale tutaj nie mam co sznurować, nie wiem. Tak wyglądają z tyłu. Mr. Smile. Czy to są buty męskie? No nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj ten fragment, ta wszywka jest jakby ze skóry i chyba to jest skóra naturalna. Słuchajcie, ja już kiedyś dostałam buty z Chin, bardzo miały podobny wzór jak ten, w sensie bardzo podobny kształt, fason był w zasadzie identyczny, tylko miały białą podeszwę i były czarne. Do dzisiaj w nich chodzę prawie non-stop. To są najwygodniejsze buty, jakie miałam w życiu. Tańczę w nich non-stop salsę i na wszystkie właśnie warsztaty, festiwale, na wszystkie właśnie zajęcia zawsze biorę tamte buty i w tamtych butach tańczę, nawet na salsotekach właśnie, bo są dla mnie no bezkonkurencyjne. Tak więc jeśli te też będą tak wygodne, to myślę, że wychodzę je. Szkoda tylko, że są takie białe, śnieżno-białe, bo zaraz będą całe brudne. No ale zobaczymy, oczywiście przymierzę je dla was, bardzo jestem ich ciekawa, ale no wyglądają kosmicznie te buciki, piękne są, wow. Dobrze zaczęliśmy tego openboxa, z każdą paczką jest coraz lepiej. Ok, idziemy do kolejnej paczki zatem. Tutaj mam kolejną paczkę, wyczuwam już tutaj buty, tak więc kolejne buty nas czekają. Soul Coffee to jest firma. Oczywiście plecaczek, worek, tak to wygląda, to jest ich opakowanie, nie pierwszy raz już zresztą mi wysyłają, tak więc jestem ciekawa, co tym razem do mnie przyszło. Zazwyczaj jakość ich butów jest naprawdę super, mam do dzisiaj zresztą i w niektórych chodzę. Ale mam botki, ale fajne, takie futurystyczne. a z drugiej strony trochę robione na stare, na takie starodawne buty. Przody, zobaczcie, są tak mega wytarte, powycierane, właśnie tak jakby trochę zrobione na zniszczone. Tutaj też takie właśnie trochę wypłowiałe przebarwienia, kolor srebrno-szary. Tak, srebrno-szary. Ten obsaz jest też bardzo taki oryginalny. Buciki są dość lekkie. Skóra naturalna. Słuchajcie, one są ze skóry naturalnej. Tutaj można zobaczyć. Bardzo mięciutkie. Tutaj mają gumkę, więc są wkładane. Jaki to jest rozmiar? Wyglądają na dość duże. Przymierzę oczywiście je dla Was i zobaczymy, czy to jest 37. A zresztą zobaczmy to teraz. Sprawdźmy to teraz. Po co czekać? No nie, to jest 38, słuchajcie. To jest takie duże 37, myślę nawet 38, bo jeszcze mi zostaje od palca z jakieś 2 cm. Oj, strasznie jestem zawiedziona, bo tak się już ucieszyłam, one tak mi się podobały, ale no tak, zdecydowanie o rozmiar są za duże. No niedobrze, tak, to jest 37, słuchajcie, a to wychodzi na 38. Tak więc jeśli będziecie zamawiać, to zamawiajcie po prostu o rozmiar mniejszy. Jakość wykonania 10/10, rewelacja, po prostu rewelacja, buty są świetne jakościowo. Tutaj mam jeszcze jakieś takie pudełeczko, bardzo zresztą ładne, bardzo rzucające się w oczy. O, widać, że są tutaj jakieś produkty beauty, pudełko jest super. Piękne i patrząc na tutaj zaadresowanie, to są tutaj w środku produkty z Japonii, japońskie, czyli nie chińskie, a japońskie. Ok, muszę się tylko dorwać teraz jakoś do tego pudełka. O, tak się otwiera to pudełeczko. O, hey beautiful, love your box, share and tag, no make no life, super. Ale super, dobra, już mi się podoba. A w środku mam jakieś produkty po prostu z Japonii, japońskie. Coś na zasadzie chyba naszego, jak się to nazywają, te beauty boxy, jakieś takie, no wiecie, pudełka, które co miesiąc subskrybujemy i przychodzą do nas. Tak więc myślę, że to jest coś na tej zasadzie, tylko że japońskie. No i tak, tutaj coś mam. Halloween, co jest Halloween? Aha, jakaś taka ulotka, baner, tak to wygląda. Dalej, mam tutaj maseczkę w płachcie, blink cat, eye patch, aha, okej, to są płatki pod oczy, które tutaj relaksują, dodają balansu, uspokajają skórę, wygładzają i odświeżają właśnie tutaj skórę pod oczami. No coś dla fanek kotów jak najbardziej, oj, już się nie mogę doczekać, kiedy ją wypróbuję. Dalej, halloweenowe, co to jest? Puder do kąpieli. Dobrze, że jest tutaj cokolwiek po angielsku, bo no nie wiedziałabym co i jak, bo tak to cała reszta jest po japońsku. Także no tak. Bath powder, czyli puder, sól do kąpieli. Dalej tutaj mam naklejki Meow Girl, do naklejki na paznokcie. O, pumpkin co? Pumpkin mask, maska też w płachcie, pumpkin, czyli dynia, wygładzająca, dodająca blasku i taka odżywcza po prostu, naprawcza maseczka. Pop Devil Color Treatment, co to jest? Jakiś produkt do włosów, czyżby? Color Treatment, chyba tak, tak to wygląda, jakby to był jakiś taki kolor, który chwilowo barwi, tak, fiolet. O wow, zobaczcie, taki fioletowy żel, który nakładamy chyba na włosy, tak mi się wydaje. I on będzie farbił włosy. Tak to właśnie wygląda. Opakowania tych produktów naprawdę są genialne i bardzo mocno zachęcają do użytkowania, do używania. Make-up palette. Paleta z cieniami do oczu, ale ona jest taka leciutka, maleńka, dosłownie jak zabawkowa jakaś taka paleta. O, i tutaj mamy nie dość, że cienie, to jeszcze mamy taki do ust produkt. Do ust, który też myślę można z powodzeniem użyć na policzki, jako róż na policzki. Taki, to jest taki tint, czyli Produkt, który zmienia kolor, delikatnie farbi, nie ma zapachu. Raczej jest bezzapachowy, no i te cienie tutaj wyglądają tak, no super. Ale bardziej wygląda to jednak jak taka paleta dla dzieci niż dla dorosłych. A co ja tutaj jeszcze mam? Och, też ładnie to wygląda. To jest chyba jakiś błyszczyk pewnie. No nie, no zobaczcie. Opakowania są kosmiczne. Ja mam odcień 02 i to jest chyba błyszczyk. Pięknie pachnie, jak ciasteczko biszkoptowe. O, tiramisu, o! Jak tiramisu trochę. O, ale super. Zapach jest super. Kolor, w ogóle kolorystyka, to jak to wygląda, prezentuje się obłędnie. Natomiast sam błyszczyk w sobie jest przeźroczysty, z delikatnymi drobinkami takimi brokatowymi, ale bardzo delikatnymi, delikatnie odbijającymi światło. I ostatnia rzecz, tutaj mam, co to jest? Maseczka eye mask. Maseczka na oczy, która jest w kształcie kota. Skąd oni wiedzieli, że ja jestem fanką kotów? Nie wiem skąd. Może oglądają mój kanał i wiedzą, że mam kota. Nie tylko w głowie, ale i prywatnie w domu. Zobaczcie, tak wygląda maseczka. Tak wygląda tył. Zobaczcie, ta maska jest tutaj zakładana na uszy. To jest silikonowa maska. Natomiast z tyłu ona ma pełno takich... takich wypustek, takich bruzd, które chyba mają masować, które mają za zadanie masować skórę wokół oczu, tutaj pobudzać właśnie tą limfę, krążenie i tak dalej. No wygląda to super. Jako kociara. Tak, ale to... A powiem Wam, że ciekawy produkt, naprawdę bardzo ciekawy produkt. Kto z Was wie, jak go używać, dajcie znać, bo tutaj oczywiście instrukcja cała jest po japońsku i też mi to nic nie mówi. I zastanawiam się, czy to używamy z jakimiś produktami, z jakimiś maseczkami, z jakimś serum czy coś w tym stylu, żeby lepiej się wchłaniało. Dajcie proszę znać, jeśli wiecie. Natomiast bardzo ciekawe pudełko, bardzo fajnie zapakowane i no, produkty też bardzo takie... kolorowe, dziewczęce, nietypowe. Idziemy do kolejnej paczki. No i powoli będziemy przechodzić do mniejszych paczek. Tutaj mam taką paczuchę, a w niej... Here is a bracelet, necklace, ring, brush set, hope you like it. Best wishes, Alicia. O, jak miło! Dobra, mam tutaj, z tego co wyczytałam, zestaw pędzli. Etui jest bardzo ciekawe, dziwne w dotyku. Nie wiem, co to jest w ogóle za materiał. Naprawdę ciężko zidentyfikować, czy to jest materiał, czy to już jest takie skórkopodobne tworzywo. Bardzo dziwne, trochę w dotyku jak skóra, ale to nie jest skóra. W środku mam... Aha, coś mi tutaj wyskoczyło, wysunęło się. Mam takie kolejne etui z pędzlami. Tutaj sobie otwieramy i tutaj mamy cały zestaw pędzli. O, 10 pędzli mamy tutaj. Zaraz sobie zobaczymy na jakość. Wszystkie są ładnie zabezpieczone, nie tyle w folijkach, co jeszcze tutaj w tych nakładeczkach, żeby się nie odkształcało. A jeśli chodzi o same pędzle, no cóż, tutaj ta rączka jest plastikowa, trochę robiona jakby na drewno, ma takie prześwity, jakby coś, stare drewno, coś w tym stylu. Tutaj skówka jest metalowa, no i włosie syntetyczne. Natomiast w dotyku całkiem się wydają być ok. Tak jeszcze sobie pomacamy. Tak wyglądają. Nie no, jakość jest w porządku. Wydaje mi się, że bez zarzutu. Zastanawiam się, czy to jest włosie syntetyczne, czy przypadkiem niektóre z nich nie są z włosia naturalnego. Nie dam sobie ręki uciąć, bo trochę takie jest dziwne to włosie, przynajmniej w tych pędzelkach. Być może jest ono naturalne, natomiast te na pewno są syntetyczne, bardzo mięciutkie, bardzo fajne, aczkolwiek dość zbite i trochę takie twarde. Tutaj mam jedno zastrzeżenie, że nie wiem, jak będzie się nimi pracowało. Natomiast cała reszta jest jak najbardziej w porządku. Opakowanie jest ładne, wykonanie pędzli jest ładne. Wydaje mi się, że pędzelki mogą być całkiem sympatyczne. Natomiast tutaj jeszcze mi przyszło coś takiego. Ło, ale tutaj mam biżuterii. strasznie dużo. Dobra, może nie będę tego wszystkiego wyciągać, tylko tak Wam pokazać, że tutaj mamy bransoletkę, która jest zakładana, widzicie, w taki sposób, dość oryginalny, srebrna. Oczywiście ta biżuteria nie jest ani srebrem prawdziwym, ani złotem prawdziwym, tylko są to produkty posrebrzane i pozłacane. Tak wygląda naszyjnik. Ten naszyjnik jest fajny. Zobaczcie, tutaj mamy misia takiego. Misia, który ma cyrkonie w sobie. No i to wygląda fajnie. To są po prostu produkty, które nie wyglądają jakoś super jakościowo. Widać, że to są raczej takie produkty, powiedzmy, ze sklepu po 4 zł, czy gdzieś, no, takie tańsze. Wizualnie też wydają się właśnie takie tańsze. No. Tutaj mam naszyjnik, który ma w sobie serduszko i też taką plakietkę z wyżłobionym napisem Love. To wygląda fajnie. To jest bardzo takie minimalistyczne, delikatne, dziewczęce. To wygląda super. Kolejny naszyjnik mam tutaj. I to też jest naszyjnik, który ma motylki w sobie, jakieś takie delikatne akcenciki, jakieś cyrkonie. Też wygląda całkiem w porządku. Design by Korea. To są koreańskie produkty. Wow! No proszę, koreańskie produkty. Tutaj mam bransoletkę. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Księżyc i gwiazda. Złoto z białymi cyrkoniami. No i tył jest regulowany w ten sposób. Tak sobie regulujemy tą bransoletkę. Można ją nosić, myślę, spokojnie na nodze albo na nadgarstku. Tutaj jest kolejna bransoletka ze słonikiem. Oh my god! Dobra, ten słonik też jest tak samo regulowany, też go można sobie zmniejszyć, zwiększyć i dopasować do siebie. No i to jest już srebro, srebro z cyrkoniami białymi, ale ten słonik fajnie wygląda, no taki dla dziewczynki czy dla właśnie nastolatki super. Tutaj jest bransoletka, która chyba najmniej mi się podoba, ona jest jakaś taka bardzo jak metal, zwykły metal, nie wygląda fajnie, nie wygląda porządnie. W zasadzie jak ze sklepu po 2 zł, w środku mamy 3 motylki bodajże. No i tak to właśnie wygląda. No i ostatnia bransoletka wygląda tak. I pod dołem mamy co? Best fucking bitches. O matko! O matko! No dobra, na całe szczęście nikt tego nie widzi, bo to jest w środku bransoletki. Więc jak ją sobie ubierzemy, to ten napis jest niewidoczny. No i tutaj mamy tylko z zewnątrz strzałki. Z jednej strony strzałka i z drugiej strony jest strzałka. No i ta bransoletka, też można ją, myślę, przycisnąć i trochę sobie ją zmniejszyć, dopasować pod siebie. No i tu jeszcze w środku, co my tutaj mamy? Mam jeszcze jakąś taką torebeczkę. A w tej torebce mam pierścionki. O, ten pierścionek wygląda fajnie. Rozmiar 5, piąteczka. Ale fajny. Ten jest ładny. Ta piąteczka, myślę, tutaj, na ten najmniejszy mój palec, paluch. Zobaczcie, wygląda trochę jak się nazywają, Tiffany robią, takie wzory mają z rzymskimi cyframi, bardzo charakterystyczne. I ten pierścionek wygląda bardzo ładnie i bardzo solidnie i porządnie. Nie wygląda tandetnie, absolutnie. I to jest, tutaj w środku też mamy białą cyrkonię i teoretycznie żółte złoto. To jest żółte złoto czy różowe? Ciężko określić. Chyba żółte. Ale powiem Wam, że ten pierścionek mi się bardzo podoba. Chyba najbardziej z całej tej biżuterii. Naszyjnik, który pokazuje galaktykę. Natomiast jest jeden mały szkopuł, jedna cyrkonia wypadła, więc brakuje tutaj cyrkonii w tym tutaj w środku, a druga jest przyklejona krzywo i też zaraz odpadnie. No, trochę nie jest dopracowany ten naszyjnik, natomiast samo założenie i sam naszyjnik wygląda ciekawie, wygląda bardzo ładnie. I ostatnia rzecz, która mi tutaj została, też naszyjnik z takim tutaj motylkiem. Taki trochę 3D, bo tutaj są jakby 2 motylki. Bardzo ładnie się prezentuje, bardzo wygląda ładnie i ten naszyjnik też mi się podoba. Taki minimalistyczny, ale wygląda spoko. No i naszyjnik też można sobie oczywiście zregulować, zrobić sobie go mniejszy, większy. Także ten produkt jak najbardziej bardzo fajny. No i szybko biegniemy do kolejnej paczuchy. Tutaj mam taką paczkę mniejszą już. O nie, znów cały stos kosmetyków. Szybko, Firma Vibrant Glamour. Po pierwsze mam tutaj fluid do porostu włosów, czyli przeciw wypadaniu. Myślę, że to jest produkt zarówno dla pań, jak i dla panów. Tutaj mam hyaluronic acid, kwas hialuronowy i to jest serum pod oczy, też z firmy Vibrant Glamour. Esencja też z kwasem hialuronowym, nawilżająca esencja. Tutaj mam serum, które jest z wyciągiem z drzewa herbacianego, przeciwko wszelkim niedoskonałościom, jakimś bliznom, jakiś właśnie jeśli macie skórę problematyczną, trądzikową, no to to serum jest właśnie dla Was. Co ja tutaj dalej mam? Serum do twarzy też z kwasem hialuronowym. A czym ono się różni od tego poprzedniego? Acid injection, czyli to powinno być w formie, jak się to nazywa, w formie zastrzyku. Nie wierzę, nie wierzę, muszę to zobaczyć, aż nie mogę w to uwierzyć, muszę to sprawdzić. Okej, faktycznie to wygląda jak wielka strzykawa, czujecie to? 10 ml. Nie ma tutaj napisane, jak tego używać, natomiast na pewno nawilża skórę, sprawia, że jest bardziej napięta, wygładzona, odżywiona, bla 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 bla. Jak to? To mam ściągnąć? Zepsułam coś pewnie. I sobie co? Wyciskam to po prostu. Chyba. Podejrzewam, że to się wyciska chyba na łapki i aplikuję na twarz. Bardzo wodniste to serum. Pachnie trochę chemicznie. Zastanawiam się tylko, czy ja to dobrze otworzyłam, ale chyba tak. Ciekawy patent, ciekawe rozwiązanie. Myślę, że będę próbować. No chyba, że będziecie chcieli test, to możemy sobie nagrać taki test. Nie ma sprawy. Tutaj dalej, co ja tutaj mam? Krem do ciała, który jest, to dla kobiet w ciąży. Ekstrakty z naturalnych roślin napinają skórę. Napinają właśnie i odżywiają, uspokajają. No to jest właśnie krem dla kobiet po ciąży, myślę. Serum z wyciągiem z krokodyla. To już kiedyś dostałam od nich. Olej z krokodyla. Podobno efektownie wpływa na komórki, na witalność komórek i młodzieńczość właśnie skóry. Czego tu ludzie nie wymyślą, a raczej Chińczycy. Tutaj mam z kolei esencję z wyciągiem ze ślimaka, ze śluzu ze ślimaka. Pisak wybielający do zębów, czyli produkt wybielający do zębów w formie takiego pisaka. O, no super, czadzior. To jest na pewno bardzo taka wygodna forma wybielania, bo nie musimy nic wkładać, żadnych nakładek do ust, nie musimy nic się tutaj męczyć żadnymi patyczkami, tylko możemy przejechać takim pędzelkiem. To jest, myślę, fajne rozwiązanie. Vibrant Glamour, esencja kolagenowa argirelin. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Sprawdźmy to. Co to jest? Argirelin. No i nie ma tłumaczenia, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Próbowałam znaleźć w słowniku. Nie wiem. Tutaj mam z kolei serum z witaminą C, właśnie też dla osób z cerą problematyczną, jakąś trądzikową. To też bardzo ładnie będzie rozjaśniać, rozświetlać skórę. No i tu mam serum z 24-karatowym złotem, bardziej coś takiego przeciwstarzeniowego, coś, co działa na zmarszczki, na rozświetlenie, wygładzenie skóry i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma 15 ml, wszystkie te sera. No i tu jeszcze mam jakieś takie, co to są? Maski. Maski w płachcie. Z tyłu jest po angielsku cała instrukcja obsługi, składniki i inne. Tutaj mamy maseczkę która jest dla skóry odwodnionej albo suchej, bo to jest maska taka nawilżająca mocno. Tutaj mam z kolei z proteinami, no i tutaj też jest jeszcze jakaś taka trzecia maseczka. Dobra, produkty z Vibrant Glamour są sprawdzone przez Kasię. Kasia bardzo je lubi, często po nie sięga i zamawia. Bardzo lubi szczególnie to serum. Mówi, że jest świetne w stosunku jakość do ceny. Tak więc ja jeszcze, szczerze mówiąc, nie miałam okazji jakoś głębiej testować tych produktów tej firmy, ale wiem, że faktycznie mają sporą rzeszę fanów i no i ludzie lubią do nich wracać, tak więc jeśli ktoś z Was szuka tanich kosmetyków, niedrogich, a dobrych, to myślę warto po prostu kupić i wypróbować, chociażby na samą próbę. Dalej, następna paczucha, jest taka mała całkiem i leciutka. Bielizna. Okej. Bielizny od razu mówię, nie będę mierzyć, żeby ktoś nie pomyślał i nie wpadł na genialny pomysł. No nie. 34A, miseczka A, dobrze. Okej. Biustonosz wygląda tak. Już Wam pokażę. No. Hello. Tutaj mam metkę. Co to jest za firma? PPZ. To jest firma. Tutaj jest jeszcze meteczka z tej strony wszyta. 85% nylon, 16% spandex. To jest trochę taki push-up. Troszeczkę ten biustonosz jest usztywniany, w sensie ma gąbeczkę, ma też fiszbiny tutaj. I gąbeczka taka właśnie... No, taki fajny push-up. Jeśli chodzi o materiał, bardzo w porządku. Jakość wykonania bardzo fajna, bardzo ok. Tutaj nawet na ramionczkach jest wybita nazwa firmy, czyli to PPZ. Tak więc no, nie ma lipy. Naprawdę jest to wszystko w detalach tutaj ładnie dopracowane. No i tutaj mam majtusie do tego zestawu. Takie majtusie. Tak wyglądają. Całe skoronki, całe prześwitujące. Bardzo mięciutkie, bardzo takie miękkie, nic tutaj nie ma sztywnego i jakiegoś takiego syntetycznego. Mega takie, myślę, będą komfortowe w noszeniu. Natomiast wydają się być dla mnie duże. Jaki to jest rozmiar? XS! XS! No nie. No chyba, że one się... No ale one się rozciągają. Okej. No nie wiem. Wydają się być dość spore, ale może mi się wydaje. I drugi zestaw. Oh my god. O, jaki piękny. Ten wygląda tak. Śliczny. No nie, no wygląda pięknie. Zobaczcie, też taki tutaj jest koroneczka, trochę na wpół transparentny. Miseczki oczywiście nie są transparentne. Natomiast tak wygląda jeszcze tutaj pod z tyłu. Tył jego, zapinany klasycznie. Mój to jest miseczka 3475A. I jaki tutaj mamy skład? 95% nylon, 10% spandex. Też mega porządny materiał, bardzo miły w dotyku, bardzo taki, nie ma tutaj żadnego nic syntetycznego. Jakość w zasadzie powiedziałabym, no taka jak w sklepach albo i lepsza, w jakichś takich lepszych powiedzmy sklepach, jeśli chodzi o bieliznę. I po raz kolejny, wszędzie mamy oznaczenia firmy, tutaj i nawet tutaj, czyli na tych takich dodatkach, na tych takich tutaj łączeniach Plush Foam Best Comfort, czyli jakaś taka specjalna pianka tutaj jest. No i faktycznie tutaj jest delikatny push-up zrobiony. Te miseczki są wypełnione taką mega ultra mięciutką pianką. No i majtusie do tego. Ten bordowy chyba bardziej mi się podoba. Jeśli mowa o stylu i no i kolorze też zresztą. O, i tutaj mam stringi, ale śliczne. No dobra, stringi wyglądają tak, podobają mi się. Tak, zdecydowanie ten komplet u mnie wygrywa. Kokardeczki z taką falbaneczką tutaj zrobione i tył tak samo, zobaczcie, też tutaj jeszcze jest kokardka i falbanka. Super. No i to jest XS, no i z tym się zgodzę, że to jest XS, faktycznie. I też oczywiście mamy tutaj metkę firmy, wszystko tutaj jest no pięknie dopracowane w każdym szczególe. Tutaj mam kolejną paczuchę, już taką małą całkiem. No chodź tutaj do mnie. O, BreyLee. Ach, okej, dobra, to teraz mam kosmetyki z drugiej firmy. Też bardzo zbliżonej do tej Vibrant Glamour. W zasadzie mam wrażenie, że to są te same produkty, tylko zapakowane w inne opakowania, ale może się mylę, no nie wiem. I teraz tak, tutaj mam krem z witaminą C 20%, który rozjaśnia i usuwa przebarwienia skórne. Jeśli mamy takie czarne, jakieś takie przebarwienia posłoneczne, no to ten kremik rozjaśnia. Dalej mam krem z retinolem, który jest nie tylko do twarzy, ale też tutaj do szyi i do dekoltu. No i on właśnie liftinguje i poprawia napięcie sprężystej skóry. Tutaj mam do zestawu krem pod oczy, też z witaminą C, który robi właśnie to samo, tylko że właśnie pielęgnuje skórę pod oczami. No i też do zestawu mam krem pod oczy właśnie z retinolem. Super, bardzo się cieszę. Krem, który z kolei jest właśnie z wyciągiem z drzewa herbacianego na wszelkie właśnie jakieś niedoskonałości, syfki, wypryski, usuwa właśnie jakieś takie no, problemy skórne. No widzicie, to jest to samo. Tutaj mam taki długopis do wybielania. No tutaj też miałam długopis do wybielania zębów, tylko po prostu w innym opakowaniu, a tutaj mam w innym opakowaniu. Natomiast no, mamy w zasadzie, myślę, ten sam produkt, tylko inaczej zapakowany. Ale tak, też wszystko jest identyczne. Dobra, i co jeszcze tutaj mam? Tutaj z kolei są te plastry takie na syfki, na niedoskonałości. Jak gdzieś nam coś wyskoczy, jakiś niepożądany przyjaciel, no to bierzemy sobie 12, mamy tych mniejszych, 10 mm, natomiast 10 mamy na 12 mm, czyli troszeczkę tych właśnie większych, szerszych. Czyli w sumie mamy 22 plasterki, które nakładamy w zasadzie chyba na noc, tak mi się wydaje. Po umyciu twarzy, po oczyszczeniu twarzy nakładamy na noc albo w ciągu dnia na co najmniej 5 godzin i wtedy sobie ten produkt działa. No super. No i tutaj mam to samo. Acne Pimple. Czym one się różnią? Jaśniejszy, a ten jest trochę taka ciemniejsza zieleń. Ale w zasadzie opis, wszystko jest identyczne. A nie, przepraszam. Te są słabsze, bo te mają 0,1 jakiegoś takiej właśnie tutaj tego nasączenia tym preparatem właśnie, który działa z niedoskonałościami, a te z kolei mają 0,3 ml, chyba tak. Czyli te są po prostu słabsze, a te są mocniejsze. O, okej, no to teraz jesteśmy już w domu, już wiemy, o co chodzi. Zobaczmy tylko sobie jeszcze na jakiś jeden krem, bo jestem bardzo ciekawa, chciałabym zobaczyć. O, na przykład na ten właśnie liftingujący do twarzy i do dekoltu. Chcę zobaczyć po prostu na formułę. Jaka jest formuła i jak te produkty po prostu wyglądają. Uuu, jakie ładne opakowanie! No powiem Wam, że fajny jest ten słoiczek, bardzo ładnie wygląda, plastikowy, to jest plastikowe opakowanie, ale wygląda dość fajnie, dość tak elegancko. Wszystko mamy z tyłu opisane, czyli całą instrukcję obsługi, jak go nakładamy, co i jak, krok po kroku. 40 gramów, czyli troszeczkę mniejsza pojemność niż takiego klasycznego kremu 50. No i tutaj mamy oczywiście też zabezpieczenie, podnosimy i tak wygląda sam krem. Pachnie bardzo delikatnie. Tak świeżo, taki świeży zapach świeżości. Jeśli chodzi o formułę, dość taka żelowa, leciutka, trochę wodnista nawet. Zapaszek bardzo delikatny, bardzo świeży. Zdecydowanie dla osób, które nie lubią gęstych kremów, tylko wolą coś takiego z lżejszą formułą. No ja wolę coś bardziej takiego jednak bogatego. Ale krem wygląda spoko. I być może działa. Dobra, idziemy dalej. W sumie to teraz pomyślałam, że nie otwarliśmy żadnego serum z tego z Vibrant Glamour, żeby chociaż zobaczyć na, no, na tą konsystencję, jak to wygląda. Tak więc otwórzmy sobie jeden, bo też jestem ciekawa. Otwórzmy sobie to dziwne serum z kolagenem. Jak ono wygląda. To, którego nazwy nie do końca rozumiem. Zobaczmy, jak wygląda. Wszystko jest oczywiście zapakowane ładnie, zabezpieczone, więc mamy pewność, że ten produkt nigdy nie był otwierany i w środku... Aha, no dobra, mamy buteleczkę, która wygląda tak. Ten produkt wygląda, jakby był używany, bo w zasadzie jest tutaj jakieś, ja wiem, trochę powyżej połowy tego produktu w butelce. Widzimy to, nie jest on pełny, tylko no tak dość sporo go brakuje, ale może tak ma być. No nie wiem. Pipetka, przeźroczysta buteleczka. Zobaczymy sobie na formułę tego produktu. Pachnie bardzo ładnie, tak kwiatowo. Też raczej wodnista formuła. Bardzo szybko taka no, rozprowadzająca się. Szybko też się wpija. Ale przez to, że jest wodnisty, to będzie też wydajny, bo wystarczy jedna pompeczka na całą twarz. Zapach trochę taki na początku kwiatowy, a teraz przechodzi bardziej w chemiczny taki zapach. Apteczny, coś w tym stylu. No okej. Zobaczmy jeszcze, bo chciałabym zobaczyć na to ten fluid do porostu włosów. Też jestem ciekawa w zasadzie. Myślę, że to będzie produkt dla mojego taty. On się ucieszy. Czyli mamy produkt, który jest w buteleczce plastikowej z pompeczką. Mamy tutaj 30 ml. O, sam produkt też jest bardzo wodnisty. Bardzo taki... Oj, ale pachnie... Pachnie trochę jak Jägermeister. Tak, kojarzymy? Kojarzymy, na pewno kojarzymy. W zielonej butelce. To tak pachnie, takimi ziółkami. Taki ziołowy bardzo zapach. Myślę, że może działać i dam go do testów na pewno tacie. Może sama też posprawdzam, czy wpływa na to, że włosy mniej wypadają. Dobra, przechodzimy do kolejnych paczek. Tutaj mam taką paczuszkę, też już taka raczej mniejsza i dość lekka, a w środku ładne pudełeczko, takie bardzo eleganckie. Soxy, to jest nazwa firmy. Pewnie zegarek, znając życie. Zabezpieczony. Tak, tutaj mam zegarek męski. Ale ładnie wygląda. Zobaczcie, tak wygląda sam zegarek. Bardzo elegancki, bardzo porządny, ciężki. Tutaj mamy foliki, oczywiście też zabezpieczające. Oczywiście metki, mamy tutaj meteczki firmy, nawet taką blaszkę, zobaczcie, plastikową. Tevis, tak się nazywa firma. A bransoletka jest cała obklejona też jeszcze foliką, żeby się nie zniszczyła. Jest to stal nierdzewna. Słuchajcie, no wygląda to kosmicznie, naprawdę wygląda to bardzo ładnie i bardzo solidnie i bardzo porządnie. O matko, jak wygląda pięknie tył. Też jest wszystko pokazany, cały mechanizm tego zegarka, jak on wygląda, jak to tam pracuje. Taki bardzo z jednej strony elegancki, klasyczny zegarek, a z drugiej bardzo nowoczesny i taki nietypowy, oryginalny. Jest wodoodporny, wygląda to ultra fajnie i pamiętajcie, że to jest też fajny pomysł na prezent, bo święta tuż, wiadomo, z Chin trzeba zamawiać wcześniej, żeby to doszło na czas, więc zawsze miejcie tam, wiecie, miesiąc w backupie, miesiąc wcześniej, bo różnie to idzie. Może warto pomyśleć już teraz o prezentach świątecznych. Pamiętajcie też, że przecież jest promocja 11.11, tak więc też szykuję film dla Was. Na pewno coś takiego się pojawi na kanale. Przygotuję dla Was moje absolutne hity, bestsellery, więc może to też Wam jakoś pomoże przy zakupach właśnie tego 11. Dobra, przechodzimy do kolejnej paczki. Tu mam jeszcze taką paczuszkę maleńką. Mam tutaj coś, co to jest, nie mam zielonego pojęcia. A, tutaj mam pudełeczko. Takie pudełeczko całe z tektury, tekturowe i tutaj ładnie wszystko, coś jest zabezpieczone. Zegarek! Po raz kolejny piękny, męski, elegancki zegarek. Wow, no też fajnie to wygląda. Zegarek jest cały zafoliowany, zabezpieczony, dosłownie cały jest w folii od A do Z. Ten już jest bardziej taki klasyczny, zdecydowanie bardziej klasyczny. Tył też ma klasyczny, tutaj już nie widać mechanizmu. też jest wodoodporny i też jest ze stali nierdzewnej. Tutaj z tyłu też jeszcze jest nazwa firmy. Co do jakości też jest w porządku, też jest dość ciężki i solidny, ale chyba ogólnie wizualnie bardziej po prostu tamten mi się podobał, bo był po prostu taki nietypowy. Natomiast ten jest, no to już jest kwestia preferencji, co kto lubi. Jakość wykonania myślę jak najbardziej jest zbliżona i też bardzo ładnie się prezentuje i no nie mam tutaj absolutnie zarzutu. O, tak się odpina bransoletka, też jest wszystko, tak jak mówię, zabezpieczone, obklejone, wygląda to bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Ło, no to ja już prezenty świąteczne mogę powoli szykować i mogę już zbierać. Tak, myślę jak najbardziej. Dobra, zostały nam ostatnie dwie paczki. Tutaj mam taką paczuchę. Okej. Więc teraz troszeczkę jakościowo zbaczamy ze szlaku. I tutaj mamy takie oto produkty. No zdecydowanie jest to, że tak powiem, tak, mocne zboczenie ze szlaku, jakim była porządna, solidna jakość w poprzednich produktach. No tutaj mamy coś takiego jak z odpustu albo ze sklepu po 2 zł. Inaczej, jest to dość solidne na zasadzie wykonania, jest to metal, nie jakiś plastik, jest to dość ciężkie, jeśli chodzi o samo dopracowanie, myślę ok. Bardziej forma wizualna mi nie pasuje, bo wygląda to trochę tandetnie, ale to jest, tak umówmy się, kwestia gustu, tak? Co kto lubi po prostu. Natomiast samo wykonanie, myślę, no nie mogę powiedzieć, byłoby to krzywdzące, gdybym powiedziała, że jest kiepskiej jakości, bo nie jest. Jeśli chodzi o te bryloki do kluczy na przykład, są one bardzo porządnie, solidnie wykonane. Myślę, że nic się z nimi nie będzie działo i myślę, że będą spełniać swoją funkcję. Takie metalowe, w porządku. Zastanawiam się w dalszym ciągu, co to jest. Tego dalej nie kumam. To było przy tamtym zegarku. Właśnie, co to jest? No i tutaj jeszcze mamy naszyjniki. 2 naszyjniki z koniczynką. Oczywiście to nie jest prawdziwa koniczynka, to jest tutaj, nie wiem czy to jest namalowane, nie, to coś tam w środku jest zatopione, ale to nie jest prawdziwa koniczyna. No i na rzemyku, tutaj mamy rzemyk zapinany do regulacji, no tak to właśnie tutaj sobie wygląda. Przejdźmy do ostatniej paczki może. No i ostatnia, bardzo cieniutka paczuszka, bardzo lekutka, a w niej zegarek damski, który wygląda tak, na pasku widzę, że jest podpis Genuine Leather, czyli prawdziwa skóra. Prawdziwa skóra. No być może jest, chociaż jest troszeczkę sztywna jak na prawdziwą skórę, ale może mi się wydaje, może to jest kwestia tego lakierowania, bo ona jest mocno, widzicie, tutaj polakierowana, więc może dlatego ona jest troszeczkę sztywna. Natomiast tak, zegarek bardzo taki elegancki, trochę w retro. Po raz kolejny jest to kwestia gustu, co kto lubi. Mamy tutaj, no widzicie, całą tarczę obklejoną cyrkoniami. Nie dość, że w środku, to jeszcze tutaj na zewnątrz też są cyrkonie, więc bardzo taka mocno świecąca. Pod dołem tutaj, jak spojrzycie, mamy też wszystko zabezpieczone, czyli wszystko jest też poobklejane. Jest to też stal nierdzewna i zegarek jest wodoodporny. No właśnie, no kto co lubi, tak? Jeśli ktoś lubi takie trochę rzeczy retro w takim stylu, to jak najbardziej jakość jest w porządku. Tak wygląda sam zegarek na łapce, nie będę go teraz zapinać, ale chcę Wam tylko pokazać, jak on się prezentuje. Ok, tak to właśnie wygląda. Dobra, dobrnęliśmy, słuchajcie, do końca. Trochę nam to zajęło, no ale myślę, tak, bałagan jest, ale też dużo fajnych rzeczy też jest. Też dużo rzeczy fajnych przyszło. Ja sprzątam właśnie ten mój teraz miszmasz, który tutaj, mój artystyczny nieład, który mam na biurku i dookoła w całym pokoju. Dziękuję Wam za uwagę. Zostańcie jeszcze koniecznie na mierzenie ciuchów i butów, a tymczasem ściskam Was mocno. Pamiętajcie, 11.11 jest festiwal, wyprzedaże i promocje na Ali. Na pewno nagram jakiś film dla Was właśnie pod tym kątem, ale to w przyszłości dopiero. Tak więc póki co ściskam Was bardzo mocno, całusy. Pa!